nic nie działa nigdy. Dlaczego nie działa? Dlaczego nigdy streamy nie działają? O, widać mnie, widać mnie. Jest lepiej. Jest lepiej. I mam podłączony ten lepszy internet. Jest lepiej. Jest lepiej, dobra. Nic nie działa nigdy. Dlaczego nie działa? Dlaczego nigdy streamy nie działają? Lepiej. Jest lepiej. I mam podłączony ten lepszy internet. Jest lepiej. Jest lepiej, dobra. Nic nie działa nigdy. Dlaczego nie działa? Dlaczego nigdy streamy nie działają? Lepiej. Jest lepiej. Mam podłączony ten lepszy internet. Okej, okay, dobra. Czekam, aż ludzie przyjdą, aż ktoś przyjdzie, aż ktoś będzie. Czekam, aż ktoś się odezwie na czacie, że jest, że ogląda stream. Że ogląda stream, że jest na streamie. Czekam, aż ktoś przyjdzie. Ktoś na pewno zaraz przyjdzie. Chcę sprawdzić, czy jest to... żeby jak trzymam butelkę. Jakie jest opóźnienie dokładnie? Pewnie 30 sekund około. Okej, okay, dobra. Czekam, aż ludzie przyjdą, aż ktoś przyjdzie, aż ktoś będzie. Czekam, aż ktoś się odezwie na czacie, że jest, że ogląda stream. Że ogląda stream, że jest na streamie. Pewnie 30 sekund. Czekam, aż ktoś przyjdzie. Nie skontr- edytuj, inna gra. Ktoś na pewno zaraz przyjdzie. Chcę sprawdzić, czy jest to... żeby jak trzymam butelkę. Jakie jest opóźnienie dokładnie? Pewnie 30 sekund około. Gotowe, że... Że, okej, okay, dobra. Okay, trzy osoby są, nie wystarczy po prostu, żeby były jakiekolwiek osoby na czacie. Bo to daje mi taki komfort, że ktoś, że to nie są boty, że nie jesteście robotami. Czy wasza trójka to są roboty, czy jesteście robotami, czy jesteście prawdziwymi ludźmi, którzy doświadczą tego streamu? No wystarczy, że chociaż dla dwóch osób streamuję. A, tutaj nie ma tak łatwo o ludzi jak na YouTubie. Że okej, okay, dobra. Trzy osoby są, nie wystarczy po prostu. Że ten, że pojawia się subskrypcja. Tak, na YouTubie najłatwiej po prostu zgromadzić ludzi, ponieważ no przechodzą tak szybko jak na filmy normalne. Nie jesteście robotami. Czy wasza trójka to są roboty? Czy jesteście robotami, czy jesteście prawdziwymi ludźmi, dobra, którzy doświadczą? Czekam, aż się zaczniecie odzywać. Nie wystarczy, że halo? Dla dwóch osób streamuje. A tutaj nie ma tak łatwo o ludzi jak na YouTubie. A, dobra, czekajcie, a może skontaktuję się po prostu. Muszę teraz znowu wzywać ludzi ponownie, bo to mi się tak opóźniło z tym streamem, że ten, że wiele osób, które miało być, to już sobie poszło pewnie. Więc po prostu... Dobra, czekam, aż się zacznie się odzywać. Ten twitchowy stream się opóźnił. Złował ułam ludzi. Złam ludzi. A, dobra, czekajcie. To jest szybki internet, on na 100% nie będzie lagował. Nie ma opcji, żeby lagował. Ludzi inaczej musieliby oddawać, tak, nie wiem, środki na życie czy coś. Za 10 minut zaczynamy. Cześć szóstek. Witaj szóstku. Ten twitchowy stream się opóźnił. No to będzie kameralnie, idealnie, tak jak Burkony, że 10 osób przyjdzie i każda jedna pojedyncza osoba to jest jakiś znajomy albo kolega. Ten to, bo zapraszam ludzi, tutaj ktoś przyjdzie, ludzie przyjdą, ludzie się zgrają. A może na Facebooku swoim prostu napiszę, tym głównym. Że na Twitchu streamuje. No to będzie kamera. Wyciszyć sobie Twitcha. A, mam włączonego przeglądarkę Twitcha. Ojejku, no dobrze, że powiedziałeś mi, kolego. To już. Nie, bo ja nie mam w ogóle słuchawek. Na tym ja w ogóle nie słyszę sam tego streamu. Dobrze, że powiedzieliście. A wiecie co? Zapalę może światło. Bo to miało być spuki, ale no słabo wszystko widać przez to, więc... Niech stanie się światłość. Dobra i po prostu...
No tak, świetny Wader. Tak już tylko. Muszę pozapraszać ludzi. To jest ciężka sprawa, bo ja normalnie Twitch nie streamuję i ten, ja muszę tak jakby manualnie. Ile ten komunikat, do ile osób dotarł? I ile osób to widziało? Chyba prawie nikt. Nie pokazuje nawet ile odbiorców, pewnie Facebook zupełnie to schował. Kurgi robi papu. A tutaj napiszę, że... Dobra, kto nie przyszedł, ten trąba jest na 3, 4 czy coś. No, 8 jest. No, myślę, że wystarczy tyle osób. Wszystko widać, wszystko działa. Zakładam, że działa, już nie będę się pytał, czy działa. Witam was w moim streamie. I na tym streamie, a może nawet wyłączę swoje streamowanie. Chociaż nie, wolę mieć podgląd, żeby być spokojnym. Na tym streamie będziemy dzisiaj robić... czekoladowy deser na masie mleka oraz kilku ciekawych składników. Zapraszam na transmisję. A, jakość wynika głównie z jakości kamerki, bo kamerka jest taka domyślna z laptopa. To nie jest jakość streamu samego. Więc tak to teraz wygląda. Słuchajcie mnie w mikrofonie. Jak mnie nie słuchać, to mnie powiecie. Widzicie, że ja wyraźnie mówię do mikrofonu i jeżeli ktoś uważa, że jestem cichy, to będzie wiedział. Dobra. Idziemy dalej. Więc mamy odrobinę mleka. Tą odrobinę mleka trzeba trochę przyzdobić. Żeby był taki krwawy efekt. Ojejku, nie, na laptopie tego nie zrobię. Zrobię... Kurczę, widać jak poprawiam spodnie. Muszę się kontrolować. Jeszcze jak nagrywam filmy i się poprawiam, czy podrapię tam, gdzie nie trzeba, to tego nie widać. A tak to jak streamuję, to widać. Więc ten. Użyjemy czegoś, żeby zabarwić to mleko lekko na czerwono. Do tego posłuży nam soczek tarczyn albo innej firmy, dowolnej firmy, żeby dać taki krwawy efekt krwi. A to nie wyszło krew. To wyszło takie jakby, takie różowe jest. Takie różowe jest urocze. Wyszła taka urocza, różowa ciecz, jakby nie patrzeć, więc to jest całkiem przyjemne, ale to nie jest to, co chcieliśmy osiągnąć. Mamy jednak pewną potęgę, zwaną barwniki spożywcze i tutaj nikt z domowników nie lubi, jak się tym bawi, bo to jest takie mocne, że... A, to jest otwarte z tej strony. Użyjemy tego, żeby zabarwić mleko na czerwono, bez dodawania jakichś olbrzymich ilości soku. Musimy mieć jakiś talerz przeznaczony na to. O, chyba ktoś pomylił nakrętki, bo chyba niebieski dostaje się tam. To jest niebieski barwnik. Dlaczego ty dał? Nie, to nie jest niebieski barwnik. Albo jest? Nie wiem. Ten musimy dać odpowiednią ilość barwnika spożywczego, żeby zabarwić to na jakiś ładny kolor. Tu jest chyba ten czerwony, taki ładny. Tak. Mleko musi mieć krwistie czerwone. Jak krew dziewicy, wtedy będzie... No, myślę, że tak. Znaczy... Ustawiłem, że się to wszystko archiwizuje. Żeby włączyłem archiwizację, więc powinno się zarchiwizować i powinienem to zamieścić na YouTubie. Tak, mamy różowe takie piękne mleczko. Tutaj musimy to trochę oczyścić, bo tu chodzi o estetykę. To? Ojejku, jak ja to ustawiłem? Nie, mam nadzieję, że... Czekajcie. Tu światło ma być... Może tak będzie lepiej. O, tak to dużo wszystko wyraźniej widać. Widać... Krwawość. To jest deser z krwią dziewicy. Krew dziewicy.
Okej, więc mamy creepy spooky ten deser. Musimy dać jakieś ozdoby. Z ozdób użyjemy takie kulki czekoladowe. To będą, nie wiem, tej jąderka dziewicy czy coś. Więc mam takie kulki. I na ten status jest tego taki teraz, że takie kulki są. Jest takie różowe trochę, takie buraczkowe, jakby to w przedszkolu się mówiło. Kolejnym etapem jest tworzenie musu. Zielonego creepy musu, więc i trochę kakałka trzeba dodać. Oczywiście, żeby to skakałować. Więc to jest taka warstwa kakałkowa. Tutaj mamy grób. To jest grób dziewicy. Ta ziemia to jest grób dziewicy. To jest ziemia, nie wiem. Ziemia, która powstała w wyniku rozkładu prehistorycznych dziewic. Buu, dziewice! Więc tak. Musimy jakąś śmietanę znaleźć, więc użyjemy śmietany łowickiej, tak zwanej łowickiej. Ach, spooky będzie. Creepy będzie. Wiem, że słuchajcie na pewno szum laptopa, przepraszam za to. Ha? Czy jak będziesz kuł miecz dla mnie, to będzie z tego filmik? No na pewno będzie, tylko że muszę się nauczyć kuć miecz. I on powstanie w przyszłym roku. Na 100% powstanie, tylko muszę się zastanowić, jakiego metalu zrobić i tak dalej, albo znaleźć kolegę, który ma, no ma już gotową kuźnię, ma już gotowe coś do dopienia. Nie wiem jeszcze, z jakiego metalu będzie, pewnie z indu będzie. Ale o to chodzi, żeby film był, to jest ciekawe. Na film zmarnowało mi się, gdybym z tego filmu nie zrobił. Dobra, więc mamy śmietanę. To jest śmietana wykonana z... Śmietana wykonana z dziewicy. Więc mamy dziewiczą śmietanę. I dajemy trochę cukru do tego. Bo to jest kwaszona śmietana. I mieszamy z zielonym barwnikiem spożywczym. Zielony barwnik? Wygląda na pomarańczowy. Ktoś źle nakrętki dał, chyba. Przecież zwykle jest, często jest tak, że związki w roztworach mają inny kolor niż jak są jeszcze nie... No, to jest zielony, spoko. Dajmy dać sporo zielonego barwnika. Teraz wam pokażę, jak to wygląda. Staram się, żeby to nie było wszędzie. Ale to na pewno będzie już wszędzie ten barwnik. Te barwniki to takie mocne, że niebezpiecznie mocne one są, naprawdę. Teraz mieszamy. Mieszamy, nie wiem, flegmę dziewiczego trolla. Tam mi się z tym filmem, takim śmiesznym filmem Troll 2 kojarzy, bo tam byli ci wegetarianie, którzy zmieniali ludzi w złe stworzenia. No można, ale ja chcę ze specjalnego metalu. Śmierdzi woże. Okej, więc ten. Całkiem nieźle nam to poszło. Teraz przelewam ten glut tak delikatnie, żeby się nie zmieszało z... O Jezu. Na Instagrama to pójdzie, to jest takie super. Chociaż nie aż takie super, trochę się mi zmieszało niestety. Ale niech to się tak trochę rozoleje po tym. Okej. I ostatni gadżet to będzie Monster Munch.
Już wam pokażę, jak to wygląda, tylko zdjęcie muszę zrobić. Nim to się rozpłynie, nim się rozwali. Ja, ale to będzie zdjęcie na Instagram. Java Updater się włączył. Już chyba wieku... Nie, Jacek Gabis chyba tam jestem. Jestem jako ja sam. To jest taki mój jako osoby publicznej, czy coś takiego. Nie wiem. W sumie większość moich profilów to mnie profile publiczne. Ten. Nic się, biblioteka, oczywiście jest z biblioteki. Ten. Dalej. Deser. Dlaczego poprawi mi Halloween na Halloweenowymi? Ja nie chcę mi dodawać na końcu Halloweenowy. Ten i jakiś hashtag dodać. Hashtag! Dobra, pokazuję wam deser, jak wygląda w prawdziwym życiu. To jest coś takiego. To jest czerwone na dole i zielone na górze. Zabierzmy się za konsumpcję może, bo to jest nasza przewaga, że na żywo konsumuje coś. A tam to lepszej jakości zdjęcie będzie, więc każdy z rodzaj mediów ma coś od siebie ciekawego. One są słone oczywiście, o smaku pizzy. Śmietana aż tak kwasowości się tak nie czuje. Okej, teraz jestem w stanie jeść. Przebija się to czerwony mocno. Ten to jest sok tarczyn, ten zmieszany z mlekiem. To jest o dziwo bardzo orzeźwiające. Czuć też jakąś wodę. Dziwny, nie, czekaj. To zielony jest ten. To zielony jest smaczniejsze niż to czerwone. To czerwony jest bardziej chyba bez smaku jednak. Smakuje jak takie rozwodnione mleko. To czerwone, a to zielone jest słodkie, takie dość przyjemne nawet. Myślałem, że śmietana kwaszona będzie smakowała, nie wiem, jak jakiś bunt, czy jakiś taki ser wiejski, taką, że to się nie będzie dobrze mieszać ze słodkością, a się miesza całkiem spoko. Lekko to jest mdłe, lepiej ten sok dosłodzić. Jak się miesza sok z mlekiem, to lepiej go dosłodzić. Biegunkę już miałem, Cycle. Biegunkę to miałem taką niesamowitą, taką wodospadową wręcz, bo zjadłem sałatę. Taką złośliwą sałatę zjadłem z Tesco, taka w doniczkach była. Że świeża po prostu, że sobie zrywasz, zjadłem dwa listki i ten, i się rozchorowałem. Potem byłem taki padnięty po prostu, że mięśnie mi bolało i wszystko mi bolało. Absolutnie to było złe uczucie. A już chyba po ciszy nocnej. To będę musiał trochę ciszej mówić. No dobra, więc powoli kończymy.
Coś Halloweenowego musiałem zrobić. Myślę, że to jest zadowalające. To nie jest taki placeholder, to jest coś sensownego. Ona nie jest niespodzianka, bo to jest całkiem słodkie. Kakao zeszło na dół i to, co jest słodkie, to jest, co jest mocne, jeszcze jest na dnie. Całkiem w porządku. O dziwo, mi naprawdę wyszło, jestem kreatywny. Geniuszem jedzenia. No to może chwilkę posiedzę i na jakieś pytania podpowiadam. O co się pytacie? Będziesz coś jeszcze kłócić? Kiedyś tak, na jakiś, może jakiś film nakręcę jeszcze z tym, ale teraz trochę na inny materiał się przestawiam. Jaki mam login na no już na to powiedziałem. Jeszcze oceń, deser oceniam na pozytywną z minusem lekką mdłę. Bo lekko takim mdłę. Taszeń z sokiem tarczyn powinna być lepiej dosłodzona. Ale pięknie się prezentuje. Zaraz zobaczę, ile lajków na Instagramie mam. Nie, chyba nie mam żadnych lajków jeszcze. Nie, ludzie to lubią. Ludzie to lubią, ale to jest jakiś anonim pewnie, co chce, żebym ten, żebym go śledził, dlatego to zalajkował. Albo... Nie, to jest spoko, dzięki za lajka, czy coś. Ale no, sztuka jest. To wszystko to jest dzieło sztuki. Dobra. Dzięki Sajkole. Jesteś dobrym człowiekiem. No, więc to był stream halloweenowy. Zrobiliśmy spooky deser. Nie wiem, czy nie można było... No. Tak, no, pozdrawiam, papa.